bardzo dawno temu, kiedy po morzach pływały jedynie żaglowce, żył sobie Lemuel Gulliver, który od dzieciństwa marzył o podróżach do nieznanych krajów. Pewnego dnia wyruszył do Indii na statku Antylopa, ale straszliwa burza rozbiła statek o skały. Gulliver ostatkiem sił dopłynął do brzegu wyspy i usnął na murawie. Rankiem obudził go promień słońca. Chciał wstać, ale... Co to? Nie mogę się poruszyć. Ktoś trzyma mnie za ręce i za nogi. Chociaż nikogo tu nie ma. Aj! Boli! Ktoś trzyma mnie za włosy. Leż spokojnie! Nie próbuj się uwolnić! Ktoś mi tu rozkazuje, ale sądząc po głosie, to jakieś dziecko. Nie jestem żadnym dzieckiem. Jestem dowódcą straży armii cesarza Liliputów. Ale gdzie ty się schowałeś, panie dowódco? Wcale się nie schowałem. Stoję przed tobą. Coś rzeczywiście stoi na mojej piersi. Może to właśnie to maleństwo mówi do mnie ludzkim głosem. Powtarzam, nie ruszaj się. Nie próbuj uwolnić się, bo będzie źle z tobą. A? Jesteś taki malutki jak najmniejszy palec mojej ręki i chcesz mi rozkazywać? Ledwie cię widzę, chociaż jesteś tak blisko. Leż spokojnie, człowieku górą. Nie jestem żadnym człowiekiem górą. Nazywam się Gulliver. A ty jesteś zabawką, tak? Ale ja mam już dosyć tej zabawy z tobą. Jeszcze raz cię ostrzegam, człowieku górową. No, prawą rękę. Mam wolną. Co robisz? Przestań mnie kłuć szpilkami, to przecież boli. A to nie szpilki, tylko strzały z łuków moich żołnierzy. Ale mówiłem ci, żebyś leżał spokojnie, człowieku górą. Każ im przestać, bo wybiją mi oczy. A obiecujesz leżeć już spokojnie? Obiecuję. Strzelam, że każę strzelać, gdy zrobisz najmniejszy ruch ręką albo nogą. Zaraz będzie rozmawiał z tobą sam pan minister cesarza. Czy to może ten, który wspina się po drabinie na moją lewą nogę? Tak. I radzę ci, człowieku góro, żebyś był dla niego bardzo grzeczny, bo to jest ogromnie ważny minister. Niezmiernie ważny. Witaj, człowieku góro. Witam waszą ekscelencję. I w jakim celu przybyłeś do naszego kraju? Okręt, którym płynąłem, rozbił się o skały w czasie wczorajszej burzy i fala przyniosła mnie na wasz brzeg. Dlaczego kłamiesz, człowieku góro? Ależ ja mówię prawdę, panie ministrze. Przysięgam. Chcesz, żebym uwierzył, że jest na świecie taki ogromny okręt, który mógłby ciebie uciec? Na świecie jest bardzo wiele takich okrętów, panie ministrze. Widzę, że nie chcesz mi powiedzieć prawdy, ale nasi uczeni rozwiążą tę zagadkę. Uważam, że spadłeś z księżyca. Księżyca? Ja? Gdybym spadł tak wysoko, to przecież bym się zabił. A poza tym zrobiłbym w ziemi ogromną dziurę. Nasi uczeni wkrótce to zbadają. A teraz powiedz mi, człowieku góro, czego ci potrzeba? Jestem bardzo głodny, panie ministrze. Również chce mi się pić.
nasz cesarz przewidział i to. Wozy z jedzeniem i napojami właśnie nadjeżdżają. To jedzenie przygotowali dla ciebie, człowieku Góro, kucharze cesarza, czyli najlepsi kucharze na świecie. Bardzo ładnie pachnie to wszystko. Smacznego. Ale jak ja będę jadł, skoro mam przywiązane do ziemi ręce? Proszę kazać mi je rozwiązać. Tylko cesarz może wydać taki rozkaz. O, tak. Więc jak sobie poradzę z jedzeniem? Kucharze cię nakarmią. I tylko otwieraj usta, człowieku Góro. O, tak. O, tak. Patrzcie, patrzcie, sen to chyba olbrzym schrupał trzy owieczki. Zjadł 5 bochnów naraz chleba, wypił wina 4 beczki, masła skrzynię, sera górę, 8 gąsek, 3 indyki, naleśników całą furę. Lubi olbrzym smakołyki. 6 chłopców dla olbrzyma, pieczonego dźwiga byka. Ach, otwiera olbrzym usta, szybko byk mu w usta wniga. Jeszcze niosą koszyk bułek, a na deser czekoladki. Olbrzym wszystko grzecznie zjada, nikt nie nazwie go niejadkiem. Czy smakowało ci śniadanie, człowieku Góro? Było pyszne. I wino było również wspaniałe. Jeśli będziesz wykonywał wszystkie rozkazy cesarza, to będzie ci u nas bardzo, ale to bardzo dobrze. Czy cesarz jest również taki maleńki jak ty, panie ministrze? Co takiego? Jak śmiesz mówić w ten sposób o jego cesarskim mości? Ależ ja chciałem tylko wiedzieć, czy jest podobnego wzrostu do waszej ekscelencji. Cesarz jest najwyższy i najsilniejszy w całym państwie. A także na świecie. Jeżeli będziesz grzeczny, to wkrótce poznasz go osobiście. Ależ ja nie zamierzam nikomu zrobić krzywdy. Przysięgam. Proszę rozkazać, żeby mnie rozwiązał. Już ci mówiłem, że tylko cesarz może wydać taki rozkaz. Niech przynajmniej odwiążą moje włosy. Szyja mi zdrętwiała od leżenia w jednej pozycji. A poza tym bolą mnie rany po strzałach waszych żołnierzy. Ale kto tu wspina się na mnie? Kim są ci osobnicy w czarnych pelerynach? Osobnicy. Są to lekarze, których maść zaraz uśmierzy ból twoich ran. O, tak. Ta maść rzeczywiście bardzo skuteczna. Już prawie mnie nie boli. Mamy najlepszych lekarzy na świecie. Najmocniej przepraszam, panie ministrze. Ale tak bardzo mi się chce spać. Gulliver nie wiedział, że w winie, które mu tak smakowało, znajdował się środek nasenny. Spał 8 godzin. Kiedy obudził się, poczuł, że nic go już nie boli.
i że sznurki przytwierdzające do ziemi jego lewy bok, a także włosy, zostały przecięte. Ucieszył się, że jest wolny, lecz ujrzał setki żołnierzy, którzy celowali do niego z łuków oraz dziwny pojazd o 22 kołach zaprzężony w 500 koni. Co to wszystko znaczy? Co chcecie ze mną zrobić? Zostaniesz przewieziony do stolicy państwa. Ależ po co męczyć te śliczne koniki? Niech twoi żołnierze przetną resztę sznurków, a pójdę do stolicy na własnych nogach. Nie. Na to musiałby się zgodzić cesarz. No i rada państwa. A teraz unieś się trochę, człowieku Góro, żeby można było przeciągnąć pod tobą linę. No dobrze. Dobrze. Czy chcesz jeszcze wina? O, bardzo proszę. Najlepsze na świecie. A może pan, panie dowódco straży, napije się ze mną dla towarzystwa? No, Nie. Przecież wiesz, że jestem na służbie, człowieku. Nie wolno mu na służbie. Przepraszam za to moje zachowanie. Że chce ci się spać, człowieku Góro. Bardzo. Przepraszam. Chyba się położę. Na chwileczkę. Nie. Połóż się na naszym wozie. Gdzie? Na pewno będzie ci wygodnie. Usnął. Przybierzcie go do wozu i w drogę. Kapitanie, nadciąga burza, kapitanie, trzeba zwinąć żagle. Człowiek Góra śni, że płynie okręt. Ani na ziemi, ani tym bardziej na księżycu, z którego spadł, nie ma tak wielkiego okrętu, którym mógłby płynąć. Fala zalewa pokład, kapitanie, przechyla okręt. To kołysanie wozu sprowadza na niego ten sen o morzu. Ale na szczęście już dojeżdża. Bardzo dobrze. Zatrzymać wóz obok najwyższej wieży. Ale już się zmęczyłem. A teraz wy, panowie ślusarze, bierzcie się do pracy. Zanim człowiek Góra obudzi się, musi być przykuty do wieży 99 łańcuchami zamkniętymi na 36 łódek. Tak, o tu wbijcie haki, takie duże haki, tak, żeby się nie urwało. A tu palę, o tak. Czy łańcuchy są wystarczająco długie, żeby człowiek Góra mógł wejść do wieży? Są tak długie, że będzie mógł swobodnie wchodzić do wieży i z niej wychodzić. A także wygodnie ułożyć się do snu. Ale czy ich nie zerwie? Są tak grube, że nawet cesarski okręt nie zdołby ich rozerwać. O, cesarz nadjeżdża, a człowiek Góra nadal śpi. Właśnie przed chwilą poruszył się. Chyba się budzi. W samą porę, gdyby tylko nie zerwał się zbyt gwałtownie ze snu. Mógłby upaść i przestraszyć tym rumaka cesarza. Thank you.
się, że się znów zdrzemnąłem. O, to bardzo brzydko, ziewać w obecności cesarza. Więc przybył tutaj sam cesarz? Wstań, ukłoń się nisko cesarzowi. O, widzę, że uwolniliście mnie. Nareszcie dziękuję. Ale coś trzyma moją nogę, jakieś łańcuszki. Jeszcze przez jakiś czas nie będziesz mógł oddalać się od wieży, ale cesarz na pewno każe cię uwolnić, jeżeli będziesz mu posłuszny. O, jakie śliczne miasto. Czy to stolica? Tak. I największe miasto na świecie. A cesarz to pewnie ten w złotej zbroi na koniu, tak? Wstań przed tym górą i oddaj mu należną cześć. Ja ci wysoki, nie człowiek chóra. Teraz gdy stoi, ma głowę w chórach. Niech on usiądzie, niech on usiądzie. Niech on nie stoi, niech on nie stoi. Bo gdy on stoi, bo gdy on stoi, to się go boję, to się go boję. Wysoki, wyższy od wieży, w zamku cesarza niech lepiej leży. Niech on już leży, niech on już leży. Niech on nie stoi, niech on nie stoi. Bo gdy tak stoi, bo gdy tak stoi, to się go boję, to się go boję. Ojej. Swoją postacią zasłania słońce, żeby nam z nieba gwiazd nie postrącał. Mamo, mamusiu, mamusiu, ja się go boję, ja się go boję. Niech on już siada, niech on już siada. Niech tak nie stoi, niech tak nie stoi. Wasza cesarska mości, bardzo proszę rozkazać, żeby mnie uwolniono od tych łańcuchów. Jestem człowiekiem, a nie małpą. Jesteś bardzo niecierpliwy, człowieku góro. Nazywam się Lemuel Gulliver. Obiecuję, przysięgam, że będę całkowicie posłuszny waszej cesarskiej mości. Tylko proszę mnie uwolnić. Chciałbym zobaczyć, jak jesz, Gulliverze. Jak jem? Tak. Mówiono mi, że potrafisz włożyć do ust całego barana. Kąpić go i popić beczką wina. Chciałbym to ujrzeć na własne oczy. Żeby zabawić waszą cesarską mość, mogę zjeść pieczonego wołu i popić to trzema beczkami wina. Podać pana Gulliverowi pieczonego wołu i trzy beczki wina. Patrzcie, patrzcie, zjadł pieczonego wołu, jaki to była pustka. I wypił za jednym razem. Jeszcze. Jeszcze. Wspaniale, mości Gulliverze. Jeżeli potrafisz tyle zjeść, to zapewne jesteś bardzo silny. Czy mam coś podnieść, wasza cesarska mość? Może ten pojazd, którym mnie tu przywieziono. Bardzo proszę. Nie wybawy. Jestem
Rzeczywiście bardzo silny Gulliverze. Mógłbym zrobić wiele pożytecznych rzeczy, gdyby wasza cesarska mość kazała uwolnić mnie z tych łańcuchów, oczywiście. Gulliverze, spójrz, co niosą dla ciebie nasi krawcy. Jest to pościel uszyta z 600 sztuk naszej pościeli. Materac zrobiony ze 150 naszych materaców. Kołdra ze 150 naszych kołder. I poduszka ze 155 naszych poduszek. Nadzieję, że będzie ci się teraz wygodnie spało. Dziękuję waszej cesarskiej wysokości. Żegnaj, Gulliverze. Wkrótce znów cię odwiedzę. A doktorze mówi. To są dwaj cesarscy komisarze. Witamy pana, panie Gulliverze. Czym mogę panom służyć? Panowie przyszli, żeby cię zrewidować, panie Gulliverze. Co? Co takiego? To rozkaz cesarza. No cóż, jeżeli tak, no to proszę. Chcemy zobaczyć, co przechowujesz w swoich kieszeniach. No proszę, zobaczcie. Co? Co masz w prawej kieszeni marynarki? Wsadź nas tam, tylko ostrożnie, żebyś nie połamał nam kości. Stańcie na mojej dłoni. Kręci nam się w głowie. Uwaga, wpuszczam was do kieszeni. Myśleliśmy, że spadniemy na ziemię z tej ogromnej wysokości. Co to za płótno, które mogłoby służyć za dywan do cesarskiej komnaty? No, to moja chusteczka do nosa. Och, jaki wiatr! Przenieś nas teraz do drugiej kieszeni. Ze srebra zdaje się. Otwórz go. Bardzo proszę. To jest tabaka, taki proszek. Jeżeli się go powącha, to się kicha, no tak jak my oboje. Już. Co masz w prawej kieszeni kamizelki? Co to za ogromne karty? To mój notatnik. A to podobne do palisady przed pałacem cesarza? A to grzebień, o. Tym czeszę się włosy. A ta żelazna rura zakończona drewnianą klodą, którą masz za pasem, do czego służy? A to jest pistolet. Pistolet? Nigdy nie słyszałem o czymś takim. A te metalowe tarcze w drugiej kieszeni? To są pieniądze. A ta dziwna, okrągła maszyna ze srebra i szkła, która tak chrobocze? To zegarek. A do czego służy zegarek? Do czego? Do mierzenia czasu. Przecież czasu nie można zmierzyć. Gdyby można było zmierzyć czas, to nasi uczeni już dawno by go zmierzyli. Zegarek pokazuje godziny, minuty i sekundy. Jeżeli na przykład chcemy ugotować jajko na miękko, wystarczy patrzeć na tę dużą wskazówkę. Aha, więc ta mniejsza służy do gotowania jajek na twardo. Ona wskazuje godziny. Godzinę wschodu i zachodu słońca. Godzinę północy. Pewnie chcę zobaczyć, co znaleźliśmy przy tobie, panie Gulliverze. Wasza cesarska mość, czy teraz, kiedy już zostałem zrewidowany i zabrano mi moją broń, zostanę uwolniony z tych
upokarzających mnie łańcuchów. Ja, a co to takiego to przypasane u twojego lewego boku? A, to szpada. Taka sama, jaką nosi wasza cesarska mość i jego żołnierze. Wyjmij ją z pochwy. Jasna jak słońce. Oczy bolą i blasku. Schowaj szpadę do pochwy i połóż ją na ziemi. Jak sobie życzysz, wasza cesarska mość? Mówiono mi, że masz olbrzymią rurę żelazną osadzoną w drewnianej kłodzie. Aha, pewnie chodzi o mój pistolet. O, proszę o to on. Po co ci ten dziwny przedmiot? Jeżeli wasza cesarska mość pozwoli, to zademonstruję jego działanie. Pozwala. Bardzo proszę, zsiąść z konia i zatkać sobie uszy. Nie boję się niczego na świecie, Gulliverze, więc i twojej żelaznej rury się nie boję. Zostanę na koniu. Proszę wobec tego mocno trzymać się konia, wasza cesarska mość. Czekam, Gulliverze. Cesarze się stworzy! Straszne! Hałas jakby uderzyło 100 piorunów! Nie chciałem tak przeszło! To chłopny strzał spłoszył konia, a nie twoje kichanie! Już wszystko w porządku. Możecie puścić mojego konia. Proszę wybaczyć, wasza cesarska mość, ale ja ostrzegałem. A więc ta twoja rura służy do robienia huku, płomieni i dymu. Pistolet służy do niszczenia celu i zabijania wroga. Jeżeli wasza cesarska mość rozkaże, mogę strzelić do jakiegoś celu, no proszę. Nie, może innym razem. Teraz połóż to obok swojej szpady. Oczywiście. Moja broń zostanie przewieziona do mojej zbrojowni razem z tą rurą, a resztę przedmiotów zbadają nasi uczeni. Czy wasza cesarska mość już podjęła decyzję, kiedy zostanę rozkuty z tych łańcuchów? Rada Państwa opracowuje dokumenty na ten temat. Przeczytam je, kiedy będą gotowe. Żegnaj! Cesarzową boli głowa, że cesarzowi barszcz smakował, którą wstał rano cesarz nogą i kto ma mysz pod podłogą. Co w Radzie Państwa się planuje i jak się koń cesarza czuje, za co minister i generał bardzo ach nie lubią cię. Komu brakuje piątej klepki? Kto ją schował do torebki? Kto uszy brudne ma i ręce? Bo ja się zawsze wszędzie wkręcę, bo ja nie usnę, póki nie wiem, co w trawie piszczy, co na drzewie. Kto dziś wstał rano zły jak osa i kto pragnie skrzywdzić kę? Jestem Lili Wścib, znamy się. Wszystko możesz pytać mnie. Mnie skrzywdzić? Ale dlaczego? Przecież ja nie zrobiłem nikomu nic złego, panie Lili. Nazywam się Lili Wścib.
bo wszędzie potrafię wścibić swój ciekawski nos i dzięki temu właśnie wiem, że grozi ci śmiertelne niebezpieczeństwo. Jesteś tego pewien? Na to oto własne uszy słyszałem, jak dwóch ministrów przekonywało członka Rady Państwa, że należy ciebie zabić, ponieważ swoim... Co? Ogromnym apetytem zrujnujesz gospodarkę kraju i wkrótce zapanuje głód w kraju liliputów, ponieważ ty wszystko zjesz. Doprawdy trudno w to uwierzyć. Ale to są fakty. Chcą cię zabić zatrutymi strzałami. Czy jesteś pewien, że dobrze słyszałeś? Zupełnie pewien. To okropne. Ale masz też wielu przyjaciół, Gulliverze. Wszystkie dzieci uwielbiają ciebie i godzinami bawią się w Gullivera i Lilliputów. Tak. Dzieci zawsze mnie lubiły, bo dzieci wiedzą, kto jest dobrym, a kto złym człowiekiem. A twoi wrogowie rozpowszechniają plotki, że zamierzasz zerwać łańcuchy i zniszczyć pałac cesarza i cały nasz kraj. No ale przecież gdyby tak było, to już dawno mogłem to zrobić. To samo powiedział cesarz swoim ministrom, ale on, mimo tego, że jest cesarzem, musi liczyć się z ich zdaniem. A któremu ministrowi tak się naraziłem? Ministrowi gospodarki. Oczywiście, bo musiał dla ciebie wiele magazynów żywności opróżnić. Dlaczego mi nikt o tym nie powiedział? Również minister rolnictwa pragnie twojej zguby, ponieważ lubisz pieczoną wołowinę i baraninę, więc sklepy mięsne są coraz gorzej zaopatrzone. Ależ ja wcale nie miałem ochoty na wołowinę i baraninę, ale cesarz koniecznie chciał zobaczyć, jak dużo potrafię zjeść. Ludziom bardzo się podobało, że potrafisz połknąć całego barana. Ale i oni odwrócą się od ciebie, gdy w sklepach mięsnych będą tylko nagie haki. No, będę musiał zastosować dietę. Zresztą wyjdzie mi to na dobre, bo już zacząłem ostatnio tyć. Bo nie zażywasz ruchu. Ja bym tak nie potrafił siedzieć w jednym miejscu jak ty. Jakby cię przykuli łańcuchami do wieży, to byś potrafił. Czy ty myślisz, że ja nie marzę o spacerze? A z jaką radością wykąpałbym się w morzu? Och, popływalibyśmy razem. Usiadłbym ci na głowie i udawał, że jestem marynarzem wielkiego okrętu, który siedzi w bocianim gnieździe. To byłoby wspaniałe. Ale najpierw musisz się jeszcze wiele nauczyć o naszym kraju. Czy wiesz na przykład, że mamy tu dwie partie polityczne? Ach, tak. Jedna jest zwolenniczką wysokich obcasów, czyli fleków, a druga niskich. A cesarz jakich fleków jest zwolennikiem? Niskich. Tak jak rządząca partia. Ale jego najstarszy syn sprzyja liliputom, którzy marzą o wysokich flekach. Gulliverze, musisz zrobić coś ze swoimi flekami. Ależ moje fleki nie są wcale wysokie, są średnie. A jednak twoi wrogowie wmawiają cesarzowi, że wysokie. A więc mam je obniżyć? Koniecznie. To bardzo poprawi twoją sytuację. Bardzo ci dziękuję, kochany, w ciebie za te wszystkie cenne informacje. Gdy mnie już uwolnią, popłyniemy daleko w morze, co? Opowiedz mi, jak jest na Księżycu? Ależ ja nigdy nie byłem na Księżycu. A nasi uczeni twierdzą, że z całą pewnością spadłeś z Księżyca. Niech pan powie, Gulliverze, czy tam złote słońce świeci? Świeci, świeci. Złote ciastka jedzą dzieci, złote lody dla chłody. Złote słońce, złote gwiazdy, złote liście złocą drzewa, złote jabłka, złote gruszki. Złotym głosem słowik śpiewa. Niech pan powie, Gulliverze, czy tam kwiaty są ze złota? Złote wiśnie i maliny. Oj, wiśnie, wiśnie. Złote góry i doliny.
Wszystkie góry są ze złota, złote rzeki, złote morza. W złotych morzach złote ryby, w złotych lasach złote grzyby. A tak naprawdę to przypłynąłem tu wielkim okrętem. Z bardzo dalekiego kraju, z Anglii. A czy w tej Anglii żyje więcej takich olbrzymów jak ty? Tysiące. A zwierzęta również są takie duże? Konie na przykład? Oczywiście. Wszystko tam jest proporcjonalnie większe. Kwiaty na przykład są tak ogromne, że mógłbyś zamieszkać w kielichu lilii, a z liści dębu mógłbyś zrobić sobie namiot. A domy? Na przykład pałac cesarza? Anglią rządzi król i parlament. Pałac króla zająłby całe państwo liliputów, a jest tak wysoki, że nie dojrzałbyś jego dachu bez pomocy lunety. A co to jest luneta? Taka rura z powiększającymi szkłami. Och, jak ja chciałbym zobaczyć twoją Anglię. Obiecaj mi, że zabierzesz mnie do Anglii. A więc i tu dotarłeś, nieznośny Lili wściebie. Zobaczysz, że ci ktoś w końcu utnie ten ciekawski nos. Jak będziesz wyglądał bez nosa? Ja chciałem tylko dowiedzieć się, jak tam jest na Księżycu, panie dowódco strażny. Ja już sobie idę. Przybył pierwszy minister cesarza z ważną wiadomością, panie Gulliverze. Cesarz i Rada Państwa postanowili uwolnić cię z łańcuchów. Ogromnie się cieszę. Jestem wdzięczny cesarzowi i Radzie. Ale najpierw musisz złożyć przysięgę. I wówczas będę mógł opuścić moje więzienie? Ta wieża jest twoim mieszkaniem, a nie więzieniem. Na co mam przysiąc, wasza ekscelencjo? Po pierwsze, nie wolno ci opuścić państwa liliputów bez pozwolenia cesarza. No, oczywiście, jestem przecież jego poddany. Tak. Nie wolno ci bez pozwolenia cesarza wchodzić do stolicy. Tak. Możesz chodzić tylko po głównych drogach. Poza tym nie wolno ci się kłaść na łąkach lub zbożach, a chodząc musisz uważać, by nie rozdeptać któregoś z liliputów albo zwierząt. Ależ to zrozumiałe, że przez cały czas będę patrzył pod nogi. Tak. Będziesz nosił w kieszeni posłańca cesarza. Jeżeli to okaże się pilne, a na wypadek wojny wspólnie z nami będziesz walczył z naszym wrogiem z wyspy Blefusków. A więc tu jest jeszcze jedna wyspa? Zamieszkują tę wyspę nasi odwieczni nieprzyjaciele. Musisz, Gulliverze, zniszczyć ich flotę. Cóż, jeżeli to konieczne. Będziesz pomagał naszym rzemieślnikom w budowaniu murów i innych budowli, dźwigając ciężkie kamienie. Bardzo chętnie. Znudziła mi się już ta bezczynność. Tak. I jeszcze jeden warunek. Słucham, panie ministrze. Cesarz chce, żebyś zmierzył krokami obszar naszego państwa. Czy to wszystkie warunki? Tak. Jestem gotów je podpisać. Nie. Najpierw musisz złożyć uroczystą przysięgę, że ich dotrzymasz. Przysięgę? Nie wystarczy powiedzieć przysięgam. No cóż więc mam zrobić? Chwyć lewą ręką palec prawej nogi. Tak. Średni palec prawej ręki połóż na czubku głowy. Na czubku, dobrze. Tak. A wielki palec, przytknij do prawego ucha. Już. Tak. A teraz powiedz, czy przysięgasz dotrzymać wszystkich warunków cesarza i Rady Państwa? Przysięgam. Dobrze. A teraz złóż tutaj swój podpis. O tu. Już. Dziękuję. Wkrótce w obecności cesarza zostanie uroczyście otwarte 36 kłódek i od tej chwili będziesz otrzymywał jadło i napitek
1724 naszych poddanych. A przepraszam, a dlaczego akurat 1724? Nasi uczeni zmierzyli wysokość i grubość twego ciała i obliczyli, że jesteś 1724 razy większy od przeciętnego Lilliputa. Ale oto i cesarscy ślusarze, a także tam w oddali zbliżający się orszak cesarza. Wyjdź z wieży. Jak pięknie błyszczy zbroja cesarza. Witam waszą cesarską mość. Witaj, Gulliverze. Cieszę się, że zaraz, jak każdy mój wierny poddany, będziesz wolnym człowiekiem. Hej, ślusarze, czyńcie waszą powinność. Brawo! Ślusarze, mamy kilnik i młotek, mamy także kluczyki, to tam więcej tu kutek. Mamy klucze malutkie i ogromne jak łomek, bo są krótkie jak groszek i tak wielkie jak domek. My jesteśmy cesarze, osobiści ślusarze, otworzymy te kłódki, jeśli cesarz nam każe. Wszystkich i basta, spadną z nogi łańcuchy, będziesz mógł iść do miasta. My jesteśmy ślusarze, mamy piłki i cążki, przecinamy łańcuchów bardzo grube obrączki. Pójdziesz sobie do lasu i na dworze, na plażę, my jesteśmy cesarza, osobiści ślusarze. Ślusarze, mamy pilnik i młotek, mamy także kluczyki do zamkniętych tu kłódek. My jesteśmy cesarza, osobiści ślusarze, otworzymy te kłódki, jeśli cesarz nam każe. Jesteś wolny, Gulliverze. Dziękuję, wasze cesarskie mości. Czy chciałbyś zwiedzić stolicę państwa Lilliputów? Marzę o tym od chwili, w której ujrzałem to piękne miasto. Wydałem już stosowne zarządzenia, żeby nikt nie kręcił się po ulicach. Ale patrz pilnie pod nogi, żeby nie rozdeptać kogoś z moich poddanych. Będę się poruszał bardzo ostrożnie. Pojadę przodem wolno, a ty podążaj za mną. Niech żyje cesarz! Niech żyje! Nie wygląda nasz cesarz w złotej zbroi! Ale gdzie jest Gulliver? Nie widzę go, chociaż jest taki ogromny. Z mego okna widzę tylko jego but. Są większe od naszego powozu. Wydaje mi się, że z jakiejś wysokiej góry patrzę na moje rodzinne miasto. Że znów widzę Londyn. Ta ulica jest zupełnie podobna do... Uważaj, Gulliverze! A cóż to? Cóż to takiego przed moim butem? Dziecko, urwi się. Czy wiesz, że mogłem cię niechcący rozdeptać? A nie, bo ja bardzo szybko biegam. Wystarczyło, dzieciaku, żebym zrobił jeszcze jeden krok i już by cię nie było. Czy mamusia ci nie powiedziała, że nie wolno wychodzić z domu, dopóki nie przejdę? Ale ja chciałem tylko przebiec na drugą stronę ulicy. Za karę, że nie posłuchałeś mamusi, posiedzisz sobie teraz w kieszonce mojej kamizelki. Ojej! Jeszcze nigdy nie widziałem mojego domu z góry. Jak pięknie wygląda miasto z wysoka. Ja też chcę być taki duży jak ty.
No, dzieciaku, wracaj do domu. Twoja mama pewnie niepokoi się o ciebie. Nie, nie, jeszcze trochę. Ponieś mnie jeszcze do końca ulicy. Uwaga, jedziemy na dół. Hej, hop! Brawo, 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 brawo. Oliverze, przejdźmy do wieży. Muszę z tobą porozmawiać. Może tędy, o tu proszę ze mną. O, no. Następnym razem pokażę ci mój pałac, a teraz muszę z tobą porozmawiać o bardzo ważnych sprawach wagi państwowej. Słucham, wasza cesarska mość. Mojemu krajowi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Spodziewam się, że nam pomożesz. No, zrobię wszystko, co w mojej mocy. Zagrażają nam blefuskowie. Blefuskowie? Tak. Po naszym jest to drugie wielkie cesarstwo świata. Ach, tak. Tak. Przez wiele lat żyliśmy z nimi w przyjaźni, lecz niedawno wybuchła między nami wojna z powodu jajek. Czy ja dobrze słyszałem? Z powodu jajek? Tak. Widzisz, w moim kraju wolno obierać gotowane jajka tylko z ich cieńszego końca, a blefuskowie obierają je z grubszego i popierają buntowników w moim państwie, którzy wbrew zakazowi obierają jajka z grubszej strony. No przecież to jest śmieszne, wasza cesarska mość. Nie widzę w tym nic śmiesznego, Gulliver. A czy nie można wydać ustawy, w myśl której każdy może obierać gotowane na miękko jajko z tej strony, z której mu wygodniej? Czy wiesz, że w wojnie o cieńszą stronę jajek zginęło już 30 tysięcy naszych marynarzy i zatonęło 40 okrętów? To straszne. Tak, tym straszniejsze, że blefuskowie przygotowują swoje okręty wojenne do inwazji na naszą wyspę. Ale trzeba koniecznie przeszkodzić dalszemu rozlewowi krwi. Właśnie ty możesz tego dokonać. Niszcząc ich flotę! Jestem cudzoziemcem i wolałbym nie wtrącać się do waszych spraw, no, ale złożyłem przysięgę wierności waszej cesarskiej mości i dotrzymam tej przysięgi. Gulliverze, oni chcą wysadzić na nasz brzeg zbiegłych stąd kiedyś zwolenników grubszych końców jajek, a poza tym liczą też na zwolenników wysokich fleków. No cóż... Chcą razem z tamtymi wzniecić bunt przeciwko mnie. Czy mogę doradzić coś memu cesarzowi? Nie, no... Dziękuję bardzo. A gdyby tak wyszła ustawa, że każdy może nosić takie fleki, jakie chce, to blefuskowie byliby bezradni. Nie, to niemożliwe. Musisz zniszczyć ich flotę. Rozkazuję ci. No, niech już przygotują dla mnie bardzo długą i mocną linę oraz żelazne pręty. Gulliver pociął na kawałki linę, która była cienka jak nasz sznurek, i poprzywiązywał do niej haczyki, które porobił z żelaznych prętów. Potem wszedł do morza i cichutko podpłynął do wyspy blefusków. Kiedy nagle wynurzył się z wody, przerażeni jego widokiem marynarze blefusków skoczyli z okrętów do morza i popłynęli do brzegu. Gulliver pozaczepiał haczyki o dzioby okrętów i zaczął ciągnąć flotę blefusków w kierunku wyspy Liliputów. Blefuskowie wpadli w rozpacz. Gulliver chętnie byłby im zostawił ich okręty, lecz musiał wykonać rozkaz cesarza. Wierzył też, że pozbawienie floty jednej z walczących stron położy kres wojnie. Patrzcie, patrzcie!
się wydłuża i wielkim okiem błyska. To nasz Gulliver, żyje Gulliver i jest już całkiem blisko. Brawo, brawo, Gulliver. Bardzo dzielnie się spisałeś. Ale wyglądasz, jakbyś się nie cieszył naszym zwycięstwem. Jestem bardzo zmęczony. Czy zostały jeszcze jakieś okręty w porcie Blefusków? Kilka wojennych i kilkanaście handlowych. Dzisiaj odpoczniesz, a jutro wrócisz tam po resztę okrętów. Cesarzu, mówiłeś mi, że Blefuskowie zagrażają państwu Liliputów. Przecież zagrażają. Teraz już nie. Jak to nie? Ponieważ pozbawiłem ich floty wojenne. Chcę mieć wszystkie ich okręty. Wszystkie! Byłem przekonany, że zabierając im flotę przyczynię się do pokoju między wami. Nie! Nie spocznę, dopóki Blefuskowie nie zostaną moimi poddanymi. Ja, cesarz Liliputów, ujarzmię Blefusków i zostanę władcą całego świata! Jestem ranny, wasza cesarska mość. Wiele strzał mnie dosięgło. Zaraz przyślę do ciebie moich osobistych lekarzy. Proszę, żebyś pozwolił mi odpocząć przez kilka dni, cesarzu. I jestem zupełnie wyczerpany. Moi lekarze dadzą ci lekarstwa i jutro będziesz w pełni sił. Trzeba działać natychmiast, bo za kilka dni Blefuskowie zdążą przygotować się do obrony przed moimi wojskami. Jutro musisz całkowicie ich pokonać! Widziałem rozpacz marynarzy Blefusków i widok ten mam ciągle przed moimi oczami. Niektórzy z narażeniem życia usiłowali walczyć ze mną. Cesarzu, oświadczam stanowczo, że nie pozwolę użyć siebie do pognębienia szlachetnego i odważnego narodu. Dzięki mnie Blefuskowie nie napadną na Liliputów i to wystarczy. Ja, jak śmiesz, zuchwalcze! Ależ wasza cesarska mość. Jeszcze nikt nigdy nie odważył się sprzeciwić mojej woli. Jestem najpotężniejszym władcą pod słońcem i każde moje życzenie musi być wykonane. Zapamiętaj sobie to raz na zawsze. Cesarz nie podał Gulliverowi na pożegnanie ręki do ucałowania. O, nawet nie skinął mu głową przed odjazdem. Ojej, odjechał bardzo zagniewany. Może rozkaże, aby znów przykuto Gullivera łańcuchami do wieży. Więc na tej wyspie Liliputów mam spędzić resztę moich dni. Nigdy ojczyzny mej nie ujrzę, już tylko będę o niej śnił. Maleńcy ludzie niby z bajki nienawiść w sercach noszą tu. Okrutni są jak wielcy ludzie z bardzo brzydkiego, złego snu. Czy wyspę tę wśród oceanów zgubioną małą niby mak odnajdzie kiedyś duży człowiek czy tylko szybujący ptak? Maleńcy ludzie w małych domach, w malutkich łóżkach sobie śpią. I pewnie śni im się, że rosną i olbrzymami również są.
A mnie się śni, że jestem mały, tak mały, jak jest każdy tu. Że płynę statkiem liliputów do mej ojczyzny, płynę znów. Guliverze, weź mnie na swoją dłoń i przybliż do swego ucha. To ty, Liliściwie. To ty, mój jedyny przyjaciel. Czy słyszałeś już wielką nowinę? O jakiej nowinie mówisz? Przybył do nas, to znaczy do cesarza, poseł Blefusków. Ach tak. I to z bardzo dla nas korzystną propozycją układu pokojowego. Ogromnie się cieszę z tego. Mam nadzieję, że pokój zostanie zawarty. Wszystko to dzięki tobie, Guliverze. Naród Liliputów uwielbia cię. Nie zrobiłem niczego nadzwyczajnego. Ale masz nadal wrogów. Może jeszcze bardziej zaciętych, aniżeli przed twoim zwycięstwem. A któż mnie tak nienawidzi? Najbardziej admirał naszej floty. Sądziłem, że minister rolnictwa, bo przecież admirał powinien mi być wdzięczny za to, że flota Blefusków została zwyciężona. On cię nienawidzi za to, że pokonałeś flotę Blefusków, a jemu nigdy nie udało się tego dokonać. Dlatego razem z innymi twoimi wrogami będzie ze wszystkich sił starał się ciebie zniszczyć. Dzięki mnie nie zatonął ani jeden okręt Liliputów. Nie poniósł śmierci ani jeden marynarz. I za to właśnie lud kocha ciebie i sławi twoją siłę i odwagę, czego oni nigdy nie wybaczą. Dla mnie rzeczą najważniejszą jest to, że nikt nie zginął w tej potyczce. Nawet sam cesarz. Wiem, obraził się na mnie, ale może teraz, kiedy przybył poseł od Blefusków? Właśnie, przybył poseł od Blefusków. Chcę z tobą rozmawiać. Ze mną? Przecież poseł jest tu cesarza. Jest tutaj. Witam cię, potężny i nieustraszony olbrzymie. Jestem posłem kraju Blefusków i przynoszę ci wyrazy szacunku od mojego króla. Witam cię, szlachetny panie. Pragnąłem poznać osobiście tak dzielnego człowieka, jakim ty jesteś, i cesarz Liliputów zezwolił mi na to. Chciałbym cię o coś zapytać, panie pytaj, pośle. Pytaj, dzielny olbrzymie. Czy żaden z waszych marynarzy nie utonął? Wszyscy są zdrowi i cali i wszyscy cię szczerze podziwiają, dzielny olbrzymie. Nie dokonałem niczego godnego podziwu. O, my, Blefuskowie, ponad wszystko cenimy odwagę, a ty, panie, nie uląkłeś się całej naszej armii, która strzelała do ciebie. Wielu na twoim miejscu porzuciło by flotę i dało nurka pod wodę, a ty wytrwałeś do końca. Szczerze mówiąc, zrobiłem to wszystko z uczuciem wielkiej przykrości. I tylko dlatego, że złożyłem przysięgę wierności i posłuszeństwa cesarzowi Liliputów. To, co mówisz, budzi jeszcze większy mój dla ciebie szacunek. Pocieszam się jedynie tym, że dzięki temu, co zrobiłem, zapanuje teraz długotrwały pokój między narodami Liliputów i Blefusków. Mój naród, który, jak już powiedziałem, ceni męstwo, nigdy nie zgodzi się na upokarzające warunki cesarza Liliputów. Spróbuję namówić cesarza, żeby je zmienił, jeżeli on zechce jeszcze ze mną rozmawiać. Mój król zaprasza cię, szlachetny i dzielny olbrzymie, na swój zamek. Bardzo chciałby osobiście poznać tak odważnego człowieka. Przekaż, szanowny pośle, wyrazy czci dla króla Blefusków i powiedz, że chętnie złożę mu wizytę, gdy tylko będzie to możliwe. Żegnaj, żegnaj, nieustraszony olbrzymie. Żegnaj, szanowny pośle. Zapadła noc i Guliver ułożył się do snu razem ze swymi niewesołymi myślami. Utrudzony śnił właśnie, że przebywa w swoim rodzinnym domu, w otoczeniu rodziców,
braci i sióstr, gdy nagle... Co? Dym? Dym. Czuję dym. Ktoś podłożył ogień pod moją wieżę. Chcą mnie spalić. Trzeba uciekać. Nie. Nie, to gdzieś dalej się pali. Nic nie widzę przez ten dym. Czy to kometa na wyspę leci? Czy może księżyc tak jasno świeci? Czy to płomienie, czy złote ptaki na płachcie nocy swe piszą znaki? To są płomienie, dym gryzie w oczy. Nagle dzień jasny robi się z nocy. Pałac cesarza już ogień zżera. Lecz gdzie jest cesarz? Gdzie cesarz teraz? Gaszą żołnierze, gaszą strażacy. Pożar ogarnął już pół pałacu. Z drogi uciekać i zabrać dzieci, bo was Gulliver butami zgniecie. Zaraz Gulliver ugasi pożar, w swym kapeluszu pół niesie morza. Z drogi, uwaga, z drogi. Uciekajmy, ukryjmy się w bramie, bo wpadniemy pod te olbrzymie buty. O, jaka ta woda słona. Muszę jeszcze raz przynieść wodę. No, chyba po wszystkim. Cesarzowa uratowana! Uratowana nasza cesarzową! Gasił pożar pałacu! Zmęczyłem się trochę. Wielki strażak! Cóż bym dał za szklankę mleka? Ta morska woda jest taka słona. Najlepiej zrobię, gdy wrócę do wieży i położę się spać. Uwaga, z drogi! Proszę nie wchodzić mi pod nogi. Pożar już ugoszony, więc nic nie oświetla mi drogi. Gulliver był tak zmęczony gaszeniem pożaru, że po powrocie do wieży natychmiast usnął. I nie słyszał wiwatujących jeszcze długo na jego cześć liliputów. Nie słyszał również kroków Liliwściba, który przyszedł do niego o świcie. Psst. Gulliverze, śpisz. Co? Kto mnie budzi? To ja, Liliwścib. Z bardzo ważnymi nowinami. Wiem. Cesarz przywrócił mnie do swoich łask. Za to, że ocaliłem jego pałac i stolicę państwa. Już teraz nie muszę się bać żadnych ministrów ani admirała.
Niestety, Gulliverze, są dzisiaj bardziej niebezpieczni dla ciebie, aniżeli wczoraj. Oczywiście żartujesz, miłościwie, prawda? Cesarzowa oświadczyła cesarzowi, że więcej nie wejdzie do pałacu, ponieważ go zbezcześciłeś. Co takiego? Twierdzi, że widziała na własne oczy, jak plułeś na pałac cesarza, a także, że naplułeś do jej komnaty. Ależ to okropne. Wielu liliputów to widziało. Przecież ja w ten sposób gasiłem płomienie. Napluć na kogoś albo na coś to największa obraza w państwie liliputów. Kiedy ugasiłem pożar, tłumy liliputów nagrodziły mnie brawami i wznosiły okrzyki na moją cześć. A teraz twoi śmiertelni wrogowie mają poparcie cesarzowej. Opowiadają, że psujesz naszą młodzież i dzieci, rozdając im cukierki. W moim kraju zawsze dorośli dają cukierki dzieciom. O, to tylko jeden z zarzutów. Czego jeszcze chcą ode mnie? Udało mi się dostać do gmachu Rady Państwa, gdzie właśnie ustanawiano akt oskarżenia przeciwko tobie. Chcą mnie sądzić? Co za niewdzięczność. Zarzuty przeciwko tobie są bardzo poważne. Naplułeś do komnaty cesarzowej, nie posłuchałeś rozkazu cesarza, który polecił ci przyprowadzić resztę floty blefusków, ale najgorsze jest to, że dopuściłeś straty. Co zrobiłem? Knujesz z wrogami naszego kraju. Zamierzasz przejść na stronę blefusków i zniszczyć kraj liliputów. Kto wymyślił to podłe kłamstwo? Admirał twierdzi, że ma na to niezbite dowody. O, muszę natychmiast zobaczyć się z cesarzem i wszystko wyjaśnić. Nie wysłuchacie, Gulliverze. Zresztą wyrok już zapadł. Wyrok? Nie można wydawać wyroku bez wysłuchania oskarżonego. Cesarz i Rada Państwa może to zrobić. I cóż mi grozi, liliwściwie? Admirał zaproponował, żeby podpalić wieżę, kiedy będziesz spał. Miły facet z tego admirała. Ale cesarz nie zgodził się na to. A jak widać, nadal nie darzy sympatią. Cesarz uzasadnił swoją decyzję tym, że pożar mógłby się rozprzestrzenić i zagrozić stolicy. A więc o to chodzi. Jeden z ministrów zaproponował, żeby prześcieradło, na którym śpisz, skropić jadowitym, trującym sokiem. Ale cesarz uznał, że wystarczy, jeżeli się ciebie oślepi, a następnie stopniowo zagłosi. Wszystko, co mówisz, jest tak potworne, że po prostu nie chce mi się w to uwierzyć. No ale wiem, że niestety to prawda. Ach, widzisz, miałem ważne powody, żeby cię obudzić, chociaż wiedziałem, że jesteś bardzo zmęczony. Jesteś moim jedynym przyjacielem, liliwściwie. Och, wszystkie dzieci liliputów kochają cię, Gulliverze. No. Ale cesarz i ministrowie mają władzę i truciznę. A dzieci tylko malutkie i złote serduszka. Musimy uciekać, Gulliverze. Jak najszybciej. Ale dokąd? Gdybym miał przynajmniej łódź ratunkową, ale wszystko poszło na dno podczas tej burzy, kiedy rozbił się o skały mój okręt. Ucieknijmy do blefusków. Jak można prosić o gościnę kogoś, komu wyrządziło się taką krzywdę? Przecież pozbawiłem ich floty wojennej i wydałem na łaskę i niełaskę cesarza liliputów. Ale oni naprawdę uważają cię za bohatera i darzą wielkim szacunkiem. A poza tym, liliwściwie, gdybym tam uciekł, to potwierdziłbym to, co mi zarzucają. Że zamierzam przejść na służbę blefusków i razem z nimi zniszczyć kraj liliputów. Więc zamierzasz czekać, aż podwalą twoją wieżę? Albo cię otrują, albo oślepią? Czasami mam nadzieję, że wszystko to jest jakimś złym snem, z którego się w końcu obudzę. Ale to niestety nie jest sen. Wiem o tym, mój przyjacielu. O świcie, korzystając z tego, że zmorzeni całonocnym czuwaniem wartownicy cesarscy posnęli, Gulliver i Liliwścib wymknęli się z wieży
i przekradli się na brzeg wyspy. Gulliver odkotwiczył wielki okręt wojenny Blefusków, umieścił na nim swoje ubranie oraz Liliwściba, po czym odholował okręt do krainy Blefusków. Jednym zapomnieliśmy, Gulliverze. O czym? Liliwściwie? Powinniśmy byli zabrać broń, którą skonfiskował ci cesarz, szpadę i tę rurę do robienia huku i płomieni. Niepotrzebna mi, nie mam zamiaru z nikim walczyć. Natomiast udało mi się ukryć i zabrać lunetę. Mówisz o tej rurze zakończonej szkłem? Chcesz spojrzeć przez nią? Chętnie. Wiesz, że ciekawi mnie wszystko, czego nie widziałem. Przyłóż oko do tego szkiełka. To jakieś czary. Widzę stolicę Blefusków tuż u naszych stóp. I króla Blefusków, i królową na czele wspaniałego orszaku. A teraz spójrz na nich bez lunety. Ojej! Widzę tylko bardzo daleko zarys miasta i kłop pyłu na drodze. To kopyta koni i orszaku króla wzbijają ten pył. Nie wiedziałem, że masz taką zaczarowaną lunetę. No, ona nie jest wcale zaczarowana, ma tylko powiększająco szkła. Szkoda, że nie masz takiej drugiej, mniejszej dla mnie, bo przez to mogę patrzeć tylko przy twojej pomocy, ponieważ jest dla mnie zbyt ciężka. Już teraz chyba widzisz orszak króla gołym okiem. Robisz takie olbrzymie kroki, że za chwilę już się spotkamy. A teraz spójrz na nich przez drugi koniec mojej lunety. Gdzie jest król i królowa i ich orszak? Wszystko znikło. I ty twierdzisz, że to nie jest zaczarowana luneta? Oczywiście, że nie. Te szkła z jednej strony powiększają, a z drugiej strony wszystko pomniejszają. No, spójrz przed siebie własnymi oczami. Znów są. Król Blefusków pozdrawia nas. Czy mam złożyć ukłon królewskiej parze moim kapeluszem? Konie królewskie mogą przestraszyć się twojego olbrzymiego kapelusza. Lepiej połóż się na ziemi. Połóż się na ziemi? Przed parą królewską. Dobrze. Już leżę. Król i królowa podają ci ręce na dowód swojej łaski. Witamy cię w naszym kraju, dzielny Gulliverze. I przynosimy ci ważną wiadomość. Czy to dobra wiadomość, wasza królewska mość? Myślę, że cię ucieszy. Moi marynarze donieśli mi, że po drugiej stronie wyspy kołysze się na falach olbrzymia łódź. O, może to łódź ratunkowa z mojego rozbitego okrętu. Marynarze twierdzą, że ma uszkodzone dno, ale jeszcze pływa. Chciałbym ją natychmiast zobaczyć. Jeżeli rzeczywiście jest uszkodzona, to lada chwila może pójść na dno, a wtedy nikt nie zdoła jej wydobyć. Więc biegnij tam, Gulliverze, i zobacz, czy można ją jeszcze uratować. Tak, biegnijmy tam. Właź do kieszeni mego surduta i wskazuj mi drogę. Jest! O, tam! To łódź ratunkowa z mego okrętu. Uważaj, wchodzę do wody. No, jest uszkodzona, ale chyba można ją będzie naprawić. Jak ona ogromna, większa od wszystkich naszych okrętów. I nadpłynęła tu w samą porę. Gulliverze, podobnie jak u Liliputów, ministrowie gospodarki i rolnictwa zaczynają narzekać, że zbyt dużo jesz i wkrótce będą musieli wprowadzić dla ludności kartki
na cukier i mięso. Mogę od dzisiaj pić gorzką herbatę. A co z mięsem? No, mięsa trochę muszę jeść, bo inaczej nie będę miał sił do pracy przy remoncie łodzi. Powiedz mu to. Komu? Pan poseł zbliża się do nas. Witaj, szanowny olbrzymie. Witam, czcigodny panie. Miłościwy król pyta, ilu rzemieślników potrzebujesz do naprawy tego ogromnego okrętu? 500 wystarczy. Mój król kazał ci również zakomunikować, że możesz zostać w naszym kraju, jeżeli chcesz. Podziękuj proszę swemu królowi za wszystko, ale pragnę wrócić do mojej ojczyzny. Rozumiem cię doskonale, dzielny olbrzymie. I jeszcze jedno. Słucham cię, czcigodny panie. Przywieziono dzisiaj tajny list od cesarza Liliputów. Żąda on, żeby cię związać i odstawić do niego. Ach, tak. Król odpowiedział, że jesteś zbyt silny, żeby tego dokonać. No cóż, jeżeli miłościwy król rozkaże, wrócę do kraju Liliputów. Odpłyniesz do swojej ojczyzny, jak tego pragniesz, ale zrobisz to w najgłębszej tajemnicy. Nie chcesz, aż Liliputów sądzi, że nadal tu jesteś. Dzięki temu będziemy mieli czas na odbudowanie naszej floty wojennej. Zrobię wszystko, czego zażąda ode mnie król, ponieważ to z mojej winy straciliście tyle okrętów. Nie żywimy do ciebie żalu, ponieważ zrobiłeś to na rozkaz cesarza Liliputów. Król i wszyscy blefuskowie są dla mnie bardzo wyrozumiali i łaskawi. Rzemieślnicy nasi szyją już żagle dla twojej łodzi i robią liny. Za maszt posłuży ci najwyższe drzewo naszej wyspy. Sam je zetnę, to zajęcie zbyt niebezpieczne dla waszych drwali. Nasza łódź już prawie gotowa do drogi. Król przysyła ci dary, Gulliverze. Co znajduje się w tych workach, które tragarze wnoszą na łódź? Złote monety. Ależ ja nie mogę tego przyjąć. Gulliverze, odmowa przyjęcia daru jest tutaj śmiertelną obrazą. A to co, czcigodny panie pośle królewski? 100 worków i 300 baranów oraz tyle jedzenia i picia na drogę, ile zdołano przygotować 100 królewskich kucharzy. Ale woły i barany... Nie martw się tym, Gulliverze! Ja będę się nimi opiekował. Niestety, Lili, w ciebie ty nie będziesz mógł popłynąć z Gulliverem. Jak to? Gulliver mi obiecał już dawno, że mnie zabierze do swojej ojczyzny. Rozkaz króla jest wyraźny i stanowczy. Liliwścib musi zostać na wyspie. Przykro mi, ogromnie kochany Liliwścibie. Ale wiesz, że nie możemy postąpić wbrew rozkazowi króla. Błagam, zabierz mnie, ukryj w łodzi twej, chcę być tam, gdzie ty. Kiedyś wrócę tu, Liliwścibie mój, proszę otrzy łzy. Pragnę płynąć w dal, by wśród morskich fal znaleźć inny świat. Wkrótce chciałbyś znów wrócić właśnie tu, do dziecinnych lat. Żegnaj nam, żegnaj już, przyjacielu nasz, ale znów do nas wróć, przecież drogę znasz. Małych serc miłość weź w tym rozstania dniu. Będę w snach waszych zawsze powracał tu. Niechaj wiatr mocno dmie w żagiel łodzi twej, ale wróć do nas znów, wróć na wyspy te. Niechaj prąd twoją łódź niesie obok raw. Będę zawsze powracał tu w waszych snach. Żegnaj nam, żegnaj już, przyjacielu nasz, ale znów do nas wróć, przecież drogę znasz. Niechaj wiatr mocno dmie w żagiel łodzi twej, ale wróć do nas znów, wróć na wyspy te.
Po trzech dniach żeglowania Gulliver zobaczył okręt na horyzoncie. A kiedy podpłynął bliżej, zauważył angielską flagę na najwyższym maszcie. Wiedział, że jest uratowany. I tak skończyła się niezwykła przygoda wielkiego podróżnika Lemuela Gullivera. Rodzicom swoim, siostrom, braciom i każdemu napotkanemu człowiekowi opowiadał o wyspie Liliputów, o swoim przyjacielu Liliwścibie, o okrutnym cesarzu i dobrym królu Blefusków, ale nikt nie chciał mu uwierzyć. My jednak wiemy, że to, o czym tu opowiedzieliśmy, wydarzyło się naprawdę.